Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur i witam was w końcu w kolejnej nowej serii na kanale. Tym razem jest to, jak sami widzicie, Rage 2. W końcu doczekałem się, Rage 2 ma takie troszeczkę specjalne miejsce w moim serduszku, już wam tłumaczę dlaczego. Nie wiem jak, od jak dawna śledzicie mój kanał, ale ja zacząłem swoją działalność na YouTubie mniej więcej wtedy, kiedy wyszedł Rage 1. Oczywiście nie była to gra idealna, daleko jej było do gry idealnej, ale była. Była ważną premierą, dużą grą, może trochę dużo ludzi się na niej zawiodło, ale jednak ja chciałem ją koniecznie ograć i nawet pamiętam, że dopadło mnie wtedy zapalenie płuc, poważne, więc musiałem ciągle leżeć, brać leki, antybiotyki wręcz. Więc nagrywałem tą grę, leżąc na kanapie, bokiem, z mikrofonem ustawionym na taborecie przed moją kanapą, na telewizorze, na padzie, ponieważ powinienem leżeć, a nie siedzieć i marznąć przed komputerem. Chciałem wypuszczać te odcinki koniecznie, więc cieszę się, że wyszła dwójka i w ogóle podobno jest naprawdę fajna gra. To jest naprawdę fajna gra. Nie oglądałem żadnych recenzji, gameplayów, nie jestem w ogóle jakby skierowany w żadną stronę, czy mi się podoba, czy nie. Zauważyłem, że jestem bardzo podatny na takie sugestie, dlatego stwierdziłem, że sobie odpuszczę i nie będę niczego sprawdzał. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Widziałem tylko tytuł filmu TV Gry na temat Rage'a 2, nazwany został najlepszym Far Cry'em od lat. Szykuje się dobra zabawa. Mamy takie różowe, szalone postapo z dość powalonymi postaciami. Tak więc lecimy. Ja gram na PC-cie. Ustawienia, proszę państwa, grafiki mam normalnie takie wysokie. Będę się nimi bawił później. Zobaczymy, jak to będzie z klatkami na sekundę wyglądało. I co? No i lecimy nową grę na normalnym poziomie trudności. Poproszę. Loadingi będą krótsze niż w Days Gone, co mnie bardzo cieszy. Pamiętajcie, żeby zostawić lajkę, jeżeli jesteście podekscytowani na serię. Obejrzyjmy filmik. We had such plans for this world. Our Earth, so mercifully cleansed by the meteor they named Apophis. We had such plans, all thwarted by one man, Nicholas Rain. With the push of a button, our future was ended. The arcs emerged. The Ecopods came tumbling down, all premature, pouring life back into the barren lands, starting the cycle of life anew, as we had planned to do with our own species. Our plans were thwarted by the naive and arrogant masses. The cleansing of our weakened species was hindered. Our aid selfishly refused. They chose their own pitiful existence over the future of the breed. Such hubris. They thought us defeated. We let them believe us defeated. But we moved underground. We watched their petty squabbles, their meaningless turf wars, their childish attempts at order from chaos, and we grew strong. Our science, our expertise, all aligned, all with one sole purpose, the surgical culling of the weak. Man reborn! We tear down the defenses. We take their compounds. We take the arcs. We raise their settlements and townships to the ground. Tonight marks the beginning of the cleansing. Tonight marks the rebirth of the Authority. No gość ma trochę nastukane pod tą kopułą. Proszę państwa, zaczynamy w takim razie. Wybierzmy postać, będę grał facetkiem, bo ja nie lubię facetkom grać w grach, tak więc wybierzmy jego. Co my tutaj mamy? No gra działa fantastycznie, potem jeszcze sobie dopasuję czułości i tak dalej, ale lecimy pierwszy odcinek bez kurde jakiegoś dupcenia się tutaj. Co mamy? Śmiglik, ojej! Mamy nasze ukochane wracające śmigło, mamy oczywiście pistolero. Będzie dobra zabawa, coś tak czuję. Oczywiście nie włączyłem kamery, ponieważ mój stream deck mnie kurwa nienawidzi i moje... O! Teraz jestem, fantastycznie, dobra. O, dzień dobry! Najwyższa władza w ogóle
ewidentnie nie lubi się z typowymi mieszkańcami pustkowe, co za tym idzie z nami. Kim my w ogóle jesteśmy? You gotta move a little faster, Walker. Lily, the closest thing I ever had to family. We grew up here in Vineland, raised by her drill sergeant of a mother. Me? I'm an orphan. I don't have a mother. Okej, czyli szczury ścienne to jakaś frakcja. I'm telling you, this is the big one. All right. Well, let's go fucking get some. To nie działa mój skrót na stream decku. No co ja zrobiłem nie tak? Dobra. O, mamy już pierwszych przeciwników. Siemano! Odstrzelony, już mi się podoba. Dobra, użyjmy te rolki i jedziemy w takim razie na dół. Przeciwników będzie pewnie co niemiara. Jesteśmy w środku jakiejś pieprzonej bitwy. A goście, z którymi wyglądamy, wyglądają jak, kurwa, nieudane ciasto. Niewypieczone do końca. Ty, ja widzę wybuchowe beczki. Będą wybuchać oczywiście. Panie, jak to fantastycznie ta gra działa, jestem pod wrażeniem. Co to jest? Naboje do pistoletu? Bardzo chętnie. A co to jest to? Ogniwa feltrytowe! Zbieraj pozostawione przez pokonanych wrogów ogniwa feltrytowe, by regenerować zdrowie. Pamiętaj jednak, że ogniwa są bardzo niestabilne, jeśli prędko nie podniesiesz, ulegną rozpadowi. Okej. Czyli zadupca i podnoś jak najszybciej, bo będzie cienko. Ty! Jak nie celuję, to strzelam krótkimi seriami. Jak miło. Okej. No dobra, mamy otwartą wojnę w takim razie z najwyższą władzą. Użyj infuzji zdrowia, by uzyskać punkty życia. Okej, dobra, no na razie to ja się trzymam zajebiście, bo jestem mega prograczem. No nie ma problemu z którym... Ała! Przerobiło ich na kaszankę! Ja, mega progracz, poradzę sobie z każdym wyzwaniem. Jaką minę miał! O, jebany się teleportować potrafi. Co będzie z tym Jersey? Halo, Jersey, do ryja! Mniam, mniam! Bardzo mniam, mniam! O, jeden za jednego. Nadal liczy się jako jeden. So much for Ranger Jersey. He's not gonna defib out of that. Jedną tylko rzecz muszę tutaj wyłączyć. Dobra, załóż pancerz strażnika. Aha, okej, dobra, lecimy prosto przed siebie. Kradniemy gościowi bez głowy jego pancerz. O, mam nadzieję, że z profitem dla mnie. Jakieś moce może? A, czyli strażnicy to są jacyś bardziej dojebani goście, co? O Jezus Maria, dobra. Czy ja będę mógł dzięki temu się teleportować? Trzeba będzie to trochę później chyba wyczyścić, nie? Dostaję karabin, od razu mi się to podoba. Dobra, gdzie są te ciasta niewypieczone, z którymi walczę? Najwyższa władza. Pewnie klonowali, kurwa, tych gości, jak popadnie, więc nie zależało mi za bardzo na tym, jak wyglądają. Dobra, idziemy na dziedziniec, walczymy. Naciśnij kuby przełączać płynnie między używanymi ostatnimi rodzajami broni lub przytrzymaj kurz, by dostać ten. Okej, dobra, dobrze, że spacją mogę potwierdzać. Mamy śmigliki, jakieś leczonko, strażniczy karabin szturmowy. Dobra, gdzie są przeciwnicy? Okej, śmiglik uniwersalny, gadżet, którego G, rzuć śmiglikiem. G? Pierdolę G, ja chcę to normalnie sobie podpisać pod kciuk. Dajcie mi moment tutaj, ustawienia, proszę państwa, klawiatury i myszy, nie tutaj. Włącz efekty chroma. No ja tu nie mam chroma, proszę państwa, bo to nie ta firma. Przypisania dla klawiatury i myszy. Helikopter, Jezus Maria. Helikopter, będziemy helikopterem jeszcze latać? Proszę bardzo, użycie przedmiotów wsparcia to będzie G chyba. Mysz 7, proszę państwa. Jak się rzuca śmiglikiem? Leć śmigliku! Gówno zrobił! Dobra, muszę być chyba bliżej. Leć śmigliku! O, jak go pochlastał ładnie. Dobra, latamy i strzelamy. Ała! Czy ja mam jakieś tutaj miele? O mój Boże, co tu się dzieje? Wszystko eksploduje, headshoty, strzelam! Jak to wszystko pięknie wygląda! Dużo tych wybuchów tutaj jest. Gdzie ja mam iść w ogóle? Tędy? Tamtędy? Tu się nam przejście zrobiło. Halo, ziomeczki! Śmiglik! Używaj granatów do zadawania potężnych obrażeń. X, zmiana gadżetu. Dobra, teraz mamy granat. Ale po co mi granat, jak moje śmigliki są fantastyczne? Założę się, że znajdzie się ktoś, kto przejdzie tą grę tylko na śmiglikach w momencie, w którym będzie można mieć ich nieskończenie wiele. Bo ja nie wiem, czy teraz są limity na śmigliki? W tej chwili pokazuje mi, że mam dwa, zapewne się zużywają. Kucnięcie.
Okej, przytrzymaj kontrol za pomocą skupienia podświetlać przeciwników. Okej, przyciąga pobliski Feltryt. Oh shit, no faktycznie mamy skupienie. Siema grubasy, o nie, to są nie przeciwnicy. Również zwani sojusznikami. Dobra, to skupienie to też jest troszeczkę niewygodnie pod tym kontrolem. Mi się to będzie z kucaniem myliło. Lecimy przed siebie, mamy schody lub drabinę. Tak, i tyle mamy opcji. Tu jest przeciwnik chyba, elo. Dobra, Feltryt zebrany. Tam myślę mogę zrzucić śmiglikiem. No halo, dobra, nieważne. Explosion. Razy dwa, czy ja tutaj dostaję wyniki zależnie od tego, jak dobrze morduję przeciwników? Zajebiście. A to fioletowe to co? Naboje do karabinu szturmowego, dobra. Mamy też ślizgi tutaj oczywiście. O panie, tyle opcji. Śmiglik! Gówno mu zrobił! Dobra, trzeba będzie go zupgrade'ować. Na razie strzelamy standardowo. Ktoś będzie bardzo niezadowolony, nie będzie miał swojego wypieczonego ciasta. Siemano! Byłam na patrolu niedaleko posterunku Przymości i ku swojemu zaskoczeniu odkryłem, że wleźli tam bandyci i próbują atakować przyjeżdżające tamteny konwoje. Martwi mnie ich pewność siebie, zabiliśmy kilku i reszta zwiała, ale na pewno wrócą, musimy ich eksmi... Co to za pierdoły? Nie chcę tego czytać, chcę strzelać, mordować i zabijać. Ponieważ jak na razie... Wygląda to na bardzo dobrą zabawę. Zabijaj przeciwników jednego po drugim, by naładować zwiększające zadawane przez ciebie obrażenia przez ster. Gdy zostanie naładowany, możesz aktywować wciskając V. O, a mam ten przester naładowany? No chyba mam! O, kurwa mać! Co się dzieje? Okej, dobra, czyli o to chodzi w tym mnożniku. To jest ładowanie przesteru. Mogę go wyłączyć? Dobra, zniknął. No było tylko tutaj trzech, tak więc wiele nie poszalałem. Ile tutaj jest pieprzonych opcji, ja po prostu już nie będę tego ogarniał. Nie mam już śmiglika. Wykorzystałem wszystkie śmigliki, jakie miałem. Ała, ała. Halo, weź mnie wydupcaj. Cios F. Cios wręcz jest pod F, znaczy się. Umierajcie. Bardzo przyjemny feeling strzelania jest, to mi się już podoba. Headshoty są niezwykle satysfakcjonujące. I like this. Użyj drabina. To jeszcze muszę przytrzymywać? Ja chciałbym tak skakać po tych drabinach jak szalony. Nie wiem, gdzie idę, wydaje mi się, że dobrze. Uś! Dobrze, okej, okay. Kopniaki mordują efektownie i efektywnie. Go, go, go! Dear old Aunt Prowley, decorated war hero, ranger and role model. Especially for Lily. She took me in when my parents died. The meanest mom this orphan wildcard never asked for. Okej, okay, wow, czyli mamy rodzinę w tej grze. To się rzadko zdarza. That's Jersey's armor. Jersey. They killed him. You're brave enough to put on his armor? You're brave enough to do his job. O mój Boże. Walczyłem z podobnymi chyba kiedyś, nie? Nie bany. Może grać w ten Connect 4 za pomocą ścian. General Cross? Przyznam się, kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co się działo w poprzedniej części. Czyli ten gościu się już tam pojawił, zabiliśmy go i on powrócił w formie takiego mutantobota? Tamci mają... To totalne mutanty! Chcę tych z pierwszej generacji. General Cross, the evil leader of the evil authority. Our own boogeyman. A bedtime story for naughty kids like me. I don't know if Prowley has lost it or if it's really true. Do you know this though? If it is, I'm not gonna stand for it. Son of a- Stand down! That's a direct order! Mamo, ale ja chcę go piw-paw! O mój Boże, to nie będzie piw-paw! Gdzie mnie niesiesz? Dobra, zeskoczyła matula. Ci grzecznie poczekali, aż zginął. Ty! Aha, on nie żył. Dobra, myślałem, że jakiegoś sojusznika po prostu wyrzuciła. Mamo! Podziałało? Podziałało. Taki jednoręki bandyta się tam zrobił teraz. O nie, egzekucję na naszej matuli przeprowadzi generał Cross. Erwina Prowley. Is that you? I was set to spare the lives of you original archists for experimentation. But for you, I'll make an exception for old
times, Owina? To się nie nacieszyliśmy się ciepłem domowego ogniska. Uselessness is what once spared my life. Przepaskudny gościu jest, naprawdę. Jakby zrobić ranking atrakcyjności głównych złych w grach, to ten byłby daleko. Nie wiem, kto by chciał robić taki ranking. Ale zabili nam właśnie matkę, no. Nie powiem, żebym się jakoś strasznie przejął, ale na pewno będzie to taki główny... Główny... nasz motywator. O, świetnie, tak, podepnij mnie do akumulatora. Yeah, you were. But your shiny new armor needed a jolt. Czyli lecimy na bateriach. So this is it then. This is all that's left. Just over 20 survivors. We're still digging out the ruins. I saw Prowley. It was General Cross. He killed her. Kill my mother. I don't know how, but we gotta stop them. And I'll personally wring the neck of that goddamn wrinkled bastard. I never really believed the stories. That the authority would return. Well, they did. And we gotta do something about it. Mom knew what to do. The Rangers knew. They kept their files, the logs. They kept them in the Presidio. Gdzie moje dubbing? Look at me, Lily. I'm the only ranger left. Holy shit. You really are. Oh wow. To gdzie mieliśmy taką klimatyczną cutscenkę, dlatego tam mgła była dookoła. No dobra, proszę państwa, idziemy do Presidio w takim razie. Prowley, otwórz wpis. Erwina, twarda babka, której blizny dowodzą, że jej szorstko... Nie będę tego wszystkiego czytał. Założycielka strażników, elitarna jednostka żołnierzy wyspecjalizowanych w dalekich wypadkach zwiadowczych operacjach specjalnych. Okej. Okay. Prowley Walker. Proszę państwa, tyle rzeczy mamy, ale jeszcze chyba nie... Mamy dostęp do ekwipunku? To mnie jakoś tak dziwacznie działa. Nanotryty! Pozyskane. Tutaj mamy broń, odblokuj poziom drugi, wydaj feltryt, żeby odblokować. Dobra, dużo rzeczy tutaj jest. Myślę, że będziemy się tym zajmować w miarę postępów tutaj. Ja wiem, że pod shiftem mam sprint. Proszę, tylko żeby sprint nie był ograniczony. Nie jest chyba. Nienawidzę ograniczonego sprintu. Będę miał jeszcze jakiś tych ciastkolutków do załatwienia? Proszę, chciałbym trochę postrzelać sobie jeszcze teraz. Na pewno jakieś niedobitki tutaj są. Na razie wracam tą trasą prawie, którą tu przeszedłem. Nie ma już żadnych ciastkolutków. Cholera jasna. Skanujmy. To my lecimy, kurde, cały czas na czyimś pancerzu. Normalnie Crysis się przypomina. Wall Rat Unit, Corporal Walker. I'm here to find information about... About Ranger Unit Sergeant Erwina Prowley. Processing. Security protocol override. Okej. Okay. Dobra, dość łatwo nas puściło. Czego się tu dowiemy? You're seeing this message, it means we've been hit harder than ever before. Unlikely dead, and Vineland is laid to ruin. It also means that you're the only living ranger, and that the authority is back, and they must be stopped. All these years I kept you away from the ranks of the Rangers, as I hoped you would be spared in an attack like this. Likely targeting Rangers and Elders. You're my hidden weapon. Sorry I kept you in the dark. You now have full access to Vineland's primary arc, and the technology inside, the old icebox. Imagine spending hundreds of years in this thing. It was me, your parents, all the originals. Froze up like popsicles. From here we emerged and kicked the authority's ass. Inside the Ark is an ID accession distributor, which is my greatest gift to you. A device which augments the nanotracts in your blood and gives you, well, superhuman powers. There's no other way to put it. Enter the Ark and activate it.
Mi tam się podobają supermoce. A dobra, czyli wychodzi na to w takim razie, że po prostu... Od początku planem było, żebyśmy zostali superbohaterem. Okej, nie powiem, żeby mi to przeszkadzało. Proszę państwa, zrobimy sobie w ogóle taką teraz ciekawostkę. Ja bym zapisał grę nowym zapisem. I zrobimy tak. Ja sobie wyjdę do menu głównego, jako że loadingi są szybkie i prędkie. I uwaga! Być może zorientowaliście się, że w tej grze lecę na angielskim dubbingu. Ale osobiście chcę też usłyszeć dubbing polski, żebyśmy wszyscy mogli doświadczyć tego i zobaczyć, czego się tak naprawdę przyjemniej słucha, ponieważ z jednej strony, no oczywiście, głosy angielskie zwykle oryginalne są lepsze, ale mnie kusi zobaczyć, jak będzie mi się słuchało głosów polskich. Ja jebie, jak to się szybko załadowało. Jestem w ciężkim szoku. Oglądałem trailer i nawet mi się te głosy podobały, dlatego tak w środku odcinka robiłem szybką zmianę. Arki są wyjątkowo cenne, mogą zabierać zarówno broń z ark, jak i nanotrytowe umiejętności. Szukaj ich na pustkowiach, by zdobyć większą moc. Podejdź i użyj skupienia, przytrzymując kontrol, by ją otworzyć. Okej. Arki, a to jest ta sama informacja, co dostałem ją przez chwilę. Okej. Proszę się zbliżyć, skan bezpieczeństwa. Skan bezpieczeństwa. Dobra, skupienie, proszę państwa. Skan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w arce 401A. Ty to mamuśka nam dała najwyższy poziom możliwego dostępu. Podoba mi się to. Strzykawka nanotrytowa. Muszę wsadzić rękę w tę dziwną dziurę z nadzieją, że nic się nie stanie. Jestem osobiście zdania, że głos głównego bohatera jest całkiem fajny. Nie wiem jak wy, chętnie usłyszę wasze opinie w komentarzach, ale nie będę ukrywał, ostateczna decyzja należy tylko do mnie. Czasami, kiedy jest tak dużo akcji dookoła, to lubię sobie puścić polski dubbing, żeby po prostu się super nie... Żeby się po prostu nie musieć super mocno na tym skupiać. Dobra, wetknijmy rękę. A będę mógł wybrać, co dostanę, jakąś umiejętność, czy po prostu mnie pojebie. W komorze symulacyjnej. Umożliwi ci ona nabranie wprawy w wykorzystaniu broni z arki oraz ID dodatków. ID dodatków? ID dodatek odskok został pomyślnie zainstalowany. Daje ci on umiejętność unikania nadlatujących zagrożeń i sprawia, że trudniej cię trafi. A ja już jestem trudny do trafienia, bo jestem ninją. O kurwa, nie przeczytałem. Naciśnij kontrol, by wykonać odskok w wybranym kierunku. Serio? Serio? Kontrol? Jak ja mam to klikać niby? Uż. Dobrze. Jeszcze raz. Uż. O, jeszcze będę raz. W tym beznadziejny, czuję to. Uż. Dobra robota. Symulacja pozwoli ci potrenować używanie dodatku odskok do unikania wrogiego ognia. Nie podoba mi się to, że to jest pod kontrolą. Muszę to sobie jakoś przepisać pod coś innego. No dobra, okej. Unikamy rakiet, proszę państwa. No strzelaj! Pyk! Proszę powtórzyć. Aha, dobra. A jak nacisnę po prostu Ctrl T, to też uciekam. Pyk! Uniknąłem? No mniej więcej jeszcze chyba uniknąłem. Raz. To już mi zaliczy trzecią, czy niczego mi na razie nie zaliczę? Pyk! Aj, co frajerze holograficzny. Dobrze. Trening dodatku odskok został pomyślnie ukończony. Jak miło, że odpala mi w ogóle od razu trening, nie? Zaczyna się, tak, te super, super nadludzkie moce, jak to nasza mamuśka ujęła. Są niesamowicie intrygującym i fajnym elementem, na który czekam. Sali. Mam dla ciebie informację. Dobra, Prauli, lecimy w takim razie. Dziwnie udzielać instrukcje od zmarłej ciotki. No, ciotki, matki, no, wychowywała nas niczym matka, z tego co gra nam powiedziała, więc tak się na razie do niej odnoszę. Otwieraj! Mega mi się podoba, jak fajnie ta gra chodzi. Pierwszy ID dodatek. Czeka na ciebie więcej. To nie jedyna na świecie arka. Znajdź pozostałe. W każdej kryją się cenne rzeczy, które pomogą ci w walce z władzą. Samotnie jednak nic nie wskórasz. Potrzebujesz pomocy. Jeśli Lili wciąż żyje, da ci ogromne wsparcie. Ale są też inni. Tacy, których znasz być może ze słyszenia. Pod koniec wojen władzy kilka osób z najwyższego kręgu dowództwa ruchu oporu rozpoczęło operację zwaną projektem Sztylet. Mieliśmy wówczas na celu zniszczenie władzy, raz na zawsze. Wiedzieliśmy, że nie znikną tak po prostu, nawet mimo strat, które ponieśli. Co więcej, generał Cross był w posiadaniu technologii, która dawała mu coś podobnego do wiecznego życia. No, ewidentnie. Został porzucony, gdy Bajnam przestało wpuszczać obcych. Trwało jednak coś w rodzaju paktu między mną a trzema innymi sztyletami. Pierwszy to John Marshall z Gunbarrel. Zaprawiony w boju, zasadniczy, twardy, przywódca pierwszych walk z władzą. Lepiej niż ktokolwiek inny wie, jak ważna jest technologia i wywiad. Jego wiedza pozwoli ci ukryć się przed władzą. Jest też Lusum Hagar z Wellspring.
córka bohatera wojennego, Dana Hagara. Kiedyś partyzantka, dziś burmistrzyni największego miasta na pustkowiach. Zapewni ci dostęp do pojazdów wojskowych, co ogromnie pomoże. No i jest jeszcze dr Anton Kwasir. Dawny naukowiec z władzy, teraz członek ruchu oporu. To geniusz, jeśli chodzi o technologię nanotrytów i mutacje. Jego wiedza stała się fundamentem projektu Sztylet. Później zechcesz na pewno dowiedzieć się więcej. Procesor twojego pancerza tworzy dzienniki, które odpowiedzą na wiele twoich pytań. Powodzenia, Walker. Zadbaj o honor strażników. Ja pamiętam Kwasira. On był takim strasznie sfazowanym doktorkiem, który jeździł za pomocą takiej maszyny. A więc uznałaś, że rzucisz mi cały ten ciężar na barki i uciekniesz w pustkę, co, ciociu Crowley? Czyli wszystko zależy teraz ode mnie. Zajebiście mi się podoba głos głównego bohatera. Autentycznie mam wrażenie, że ktokolwiek mu podkłada głos, bardzo fajnie mu wychodzi robienie takiego, mam wrażenie, chilloutowego pseudoamerykańskiego głosu. John Marshall, Dr. Kwasir i Lusum Hagar. Wszyscy uczestniczą w projekcie Sztylet, który ma za zadanie powstrzymanie władzy. To dopiero będzie robota. Tak, twoja matka nawet w zaświatach nie bawi się w subtelności. Za wcześnie, Walker. Przepraszam, Lily. Ale słuchaj, mogę ruszać na pustkowie. Mam chyba coś w sam raz. Wpadnij do mnie. Nie będę ukrywał, o wiele wygodniej gra mi się z polskim dubbingiem. Jak dobrze by się nie znało angielskiego, jeżeli to nie jest wasz język natywny, to nie jest tak łatwo łapać wszystko, o czym się gada gdzieś w tle, postacie, które sobie szeptają, gadają dookoła. Jednak polski nadal i chyba zawsze będzie mi łatwiej zrozumieć niż angielski. Pogadajmy w takim razie z siostrzyczką. Co tam, Lily? No i co wygrzebałaś? Mam mnóstwo pomysłów na projekty, które z twoją pomocą mogę zrealizować. Będą kluczowe, jeśli chcesz przetrwać na pustkowiach. Dobra, ale najpierw zorganizujemy ci furę. Witaj na ekranie projektów. Projekty, które możesz tu kupić za punkty projektowe. Ambitnie. Przyniosą ci korzyści we wszystkich aspektach rozgrywki. Aktualnie masz dostęp jedynie do projektów podstawowych Lily. Przejdźmy więc do nich. Podstawowe projekty. Okej, zabij i zniszcz będzie... Aha, czyli każdy z tych ziomeczków będzie mi oferował projekty. Ta ma na razie podstawowe i mamy co? Każdy z twoich sojuszników ma własny zestaw projektów, które odblokowujesz. Współpracując z nim, projekty wspomogą cię w każdym aspekcie rozgrywki, aby wykupić je za punkty projektowe. Zobacz projekty. Pierwszy, jaki możesz zakupić, odblokowuje menu pojazdów. Zdobędziesz też dzięki niemu swój osobisty pojazd bojowy Feniksa. Menu pojazdów daje dostęp do ulepszeń i pozwala na wzywanie maszyny, kiedy tylko będzie gotowa. Zakup go teraz, wybierając, wciskając F. No okej, odblokujmy w takim razie Feniksa. Fantastycznie! Menu pojazdów jest już odblokowane, możesz uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem taba, bla bla bla. Aby odblokować projekty, zdobywaj punkty projektowe, wykonując zadania w ważnych miejscach i biorąc udział w zajęciach na pustkowiach. Okej, jaki będzie kolejny projekt? Odblokowany mnożnik przesteru zwiększa limit do 10, dzięki czemu zabójstwo ma wygenerować więcej przesteru ogniw feltrytowych. To mi się podoba. Dobra. Mogę zobaczyć sobie mój pojazd w garażu. Ile mamy tutaj, kurwa, innych tych? Monster Trucka mam? Ty, to chyba jakieś bonusy w takim razie. Bonus za preorder. Dostałem wersję deluxe od Cenegi w ogóle. Zapraszam was do zakupienia gry, jeżeli wam się podoba. Tak więc w wersji deluxe być może ten Monster Truck jest odblokowany, albo mi się wydaje. Zobacz ulepszenia. O panie! Zabezpiecza pojazd przed zniszczeniem. No to bardzo wygodne, nie powiem. Działka Gatlinga, fotel wyrzucany, działka 20 mm, opędzie dużo zabawy tutaj. Garaż działa, a Feniks jest gotów do akcji. Więcej tu projektów niż zdołamy wykorzystać. Taką minę zrobiłem. Musisz się wzmocnić, a ja muszę zaprowadzić w Vineland chociaż pozory ładu. Jeśli dopisze ci szczęście kontakty z projektu Sztylet, zaproponują ci podobny układ, bo musisz stać się potęgą, jeśli chcesz walczyć z władzą. Dzięki za radę. Dobra, w takim razie ruszam. Świat nie jest przyjaznym miejscem, więc się pilnuj. I nie traktuj ludzi jak śmieci. Tytuł strażnika do czegoś zobowiązuje. A, no i John Marshall z Gun Barrel jest najbliżej spośród członków Sztyletu. Od niego bym zaczęła. I zachowaj ostrożność, potrzebujemy cię. Podoba mi się to, że gra nie poświęciła za dużo czasu na pierdolety na samym początku. Od razu zaczęliśmy praktycznie działać. I czy to jest nasz pojazd? Witaj na pustkowiach. Możesz korzystać z menu mapy, by lokalizować i śledzić rzeczy, które możesz robić w otwartym świecie. W miarę odkrywania świata pojawiać się będą w niej kolejne elementy. Śledzenie danego miejsca na mapie wskaże ci drogę do niego dzięki GPS. Podczas jazdy są dostępne misje czerwone, jarki, niebieskie, które możesz teraz śledzić w menu mapy. Okej, a mogę M? Mogę M. Proszę państwa, oto świat Rage 2. Ty, ja cię dupię, jakie duże to jest.
Ło, ty to może od razu jakąś kurde arkę sobie dupniemy, nie? A gdzie jest ta misja? Gdzie jest ten ziomek? Ten ziomek to jest kawałek ode mnie. Po drodze przydałoby się kurde jakąś arkę tutaj dupnąć, nie? No jak możemy, wsiądźmy do samochodu i jedziemy. Patrzcie tylko, nowy nabytek strażników. Jestem Fenix. Wiem, jestem niebrzydka. Jeszcze lepiej. Nasz samochód gada? Dostarczą twoje przedmioty. Misja, kult Boga Śmierci zostanie odblokowana po ukończeniu zaciemnienia w głównej linii fabularnej. Skórka dla Monster Trucka. Aha, czyli tylko skórka dla Monster Trucka. BFG. No tak, w końcu ID. Wejdź do menu kodów. Kody czarodzieja pustkowi. A no tak, w tej grze są kody do gry. Uuu, o cholera jasna. Dobra, zaczyna się fantastycznie. Jak to zwykle bywa ze mną i z pojazdami w grach. No to co, no to jedziemy, mamy dupalacz, mamy dużo różnych rzeczy do roboty. Gram pół godziny, nawet mniej. O, a co tu się stało? Ty, hamuj! A myślałem, że tam jakiś zrzut przeciwników był. Ty, co mi gra powiedziała takie, że E mogę nacisnąć? Aha, opuszczenie pojazdu, to mnie nie interesuje. Spacja to chyba driftik, tak. Okej, jedziemy w takim razie przed siebie. Czy ja mogę tutaj jakieś normalnie takie bajabongo zrobić, że... Wiii! Oh shit! O, nie chcę spaść w kanion! Tam mnie czeka śmierć! Śmierć w pizdu! Żyję, wylądowałem, jest zajebiście. Zaraz mnie coś zje. Nie? Dobra, to tylko krzaki. Już tam przeciwników widzę. Ale hej, przybliżyłem się do tej całej arki. Zajebiście! Nie mam na co narzekać. Mają przeciwników. Nie dość, że Feniksem świetnie się jeździ, jest on śmiercionośny. Mysz 1, żeby strzelać, przy użyciu Q rodzaje broni. Mysz 2 plus AD. Aha, okej. Okay. Mysz 2 to jest kurwa które? Prawy przycisk to jest chyba AD. No nie działa ten unik cały. Ty, to ja mogę do nich, wiecie co, w sumie... Miałem pójść do tej arki, to może chodźmy do tej arki. Nie będę się na razie bawił w strzelanie za bardzo. Mam jakieś działka Gatlinga. Nie mam niczego, bo mam zbyt słabego tego Feniksa. Czemu mnie tutaj naprowadzasz grona rzeczy, których nie posiadam? Zobaczmy sobie jeszcze, podziałajmy. Weźmy, obczajmy chociaż jeszcze w tym pierwszym odcinku tą arkę. O, siema. O, kurwa! No to było całkiem przyjemne. Tutaj ktoś jeszcze jest. Mogę do ciebie strzelić? Mamy auto-aima! Fajnie, fajnie! Mam amunicję w tej broni. Ty! Ten ma jakąś tarczę. 70% wytrzymałości. Jakie 70% wytrzymałości? Ja chcę więcej. A mogę cię przejechać? Mogę, zajebiście. A dostałem za to coś fajnego? Jakieś punkty doświadczenia, złom może na przykład? Za dużo Days Gone'a. Ojej! Dobra, przeciwnicy są wszędzie dookoła, jedźmy tą arkę obczaić. Ewidentnie mam wrażenie, że gra mi ją wciska prosto w twarz, skoro jest tak blisko. O! No, dziękuję! Dziękuję za wjechanie prosto w mój pojazd. Jest tak blisko punktu startowego to arka, że żal by było, szczerze mówiąc, nie skorzystać z tego. Mamy otwarty świat, jeżdżenie pojazdami. Patrzysz mi szaleje. Reaguję na jakiś pobliski sygnał. To Arktek, prawda? Tak, ma funkcję wykrywania tych starych sygnałów. To może być jakaś arka. Jeśli jeszcze nikt jej nie otworzył, pewnie są w niej broń i sprzęt. Dobrze ci radzę, sprawdź to. Są też tu przeciwnicy. Dobra, zaczynamy w takim razie rozpierdol. Jak tam wejść do środka? Halo, jak tam wejść do środka? Bokiem? Lecimy bokiem. Mogę robić ślizgi? No mniej więcej mogę robić ślizgi. Tutaj mogę też wleźć. Powiem wam tak, nie wiem czy da się w tej grze skradać. Trochę wątpię, mam nadzieję w sumie w pewnym stopniu, że nie. Mamy przester też aktywowany. Zaczynamy w takim razie. Ty, a jak się zmieniało te granaty? Nie jestem pewien. Zapomniałem jak się zmieniało granaty. Bo mam rzut, wait, muszę to zobaczyć. Ustawienia, proszę państwa, przypisania. Przełączanie sprintu, no ja tam sprint to ja wiem, interakcja, strzał, celowanie, zmiana broni, zmiana X, zmiana przedmiotu wsparcia, bo ja mam normalnie granaty jeszcze, a tak to bym nie dał rady nimi rzucać. Siema granat, eksploduj! O kurwa, ona też rzuca granatami. Halo, halo, tak się nie robi. Tutaj mamy co? Komponent wybuchowy, on to chyba coś do craftingu. Nie mogę przyładowywać jak sprintuję, bez nadzieja, chociaż pewnie będzie umiejętność, która mi to na przykład umożliwi, to by było miłe. O Jezus Maria, ile was tu łazi. Siema, 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 ale cię robię. Może nie do końca, ale wystarczająco. Blisko wystarczająco. No oni są jacyś niezbyt potężni. Dobra, ten jest potężniejszy. Ja im zbroję mogę odstrzelić. Fantastyczne. Usz. Tutaj co mamy? Skrzynia z amunicją. To ja muszę w to strzelić i zbieramy. Skrzynia arki. Skupienie. To nie jest pełna arka, a do arki też dam radę wejść, jak się na to popatrzę. Tak, a co jest w tej skrzyni? Skupienie! A,
A, znajdź i zbadaj arkę. Dopalacz nanotrytowy pozwala na ulepszenie umiejętności nanotrytowych poprzez wzbogacanie ich o atut. Okej, okay, w ogóle nie użyłem tego mojego przeskoku. O Jezus Maria, dużo kapsloka w tym jest. Skrzynie ark zawierają cenne łupy wykorzystywane do ulepszania umiejętności, broni postaci, znajdę kolejne skrzynie. Dobra, okej, okay, zrozumiane. W ogóle tego uniku nie używałem, ponieważ pod kontrolem, że się on znajduje, to tak mi totalnie nie pasuje. A to co to jest? Dron szpiegowski zlikwidowany. O, świetnie, dostałem punkty badawcze u Kwasira. Kolejny zapis w kieszeni. Okej, okay, masz teraz punkt projektu wykorzystywaj do... No ale ja nawet nie spotkałem tego gościa, on mi żadnych projektów teraz nie da. Otwieramy arkę naszym skupieniem ukochanym. Pojemników ma być 6, ale gdzie one będą? W środku? Plan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w arce 416A. O, tam kij z tym, która to jest arka. Ja chcę normalnie tutaj, proszę państwa, strzykawy użyć. Nowa umiejętność nam dojdzie. Albo coś innego się stanie. Nie mam pojęcia, co się stanie. Nie będę nawet strzelał. Ale przeczuwam nową umiejętność. Roztrzaskanie został pomyślnie zainstalowany. Umożliwia wykonanie pchnięcia, które uwalnia potężną siłę kinetyczną. Jest ona w stanie zedrzeć pancerz i odrzucać przeciwników oraz przedmioty. Przytrzymaj kontrol, wciśnij F, pojebało was z tą klawiszologią? By uwolnić potężne kinetyczne roztrzaskanie, które uszkadza pancerze. Przytrzymaj kontrol i naciśnij F! Aha, okej. Okay. Pyk. O kurwa, to było słabe, ale się już odładowuje szybko. Siemano! Dobra, rozumiem już jak to działa. Całkiem sympatycznie, szczerze mówiąc. Użyj roztrzaskania i zniszcz pancerz celu. A no tak, niektórzy mają pancerze i tym można ten pancerz roztrzaskać, a potem go zastrzelić, co? No spoko. Ewidentnie na padzie by się to robiło wygodniej, ale bez przesady, nie będę grał w FPS-a na padzie. Pomyślnie ukończony. No dobra, mam nadzieję, że w jakiś mniej więcej sposób uda mi się to ogarnąć i wykorzystywać podczas walki i nie będzie się kończyło tylko na strzelaniu z karabinu, bo to by było słabe, więc muszę się na tym skupić. Wyjmuj łapę, Walker. Doktor Kwasir gdzieś tam jest, musimy go znaleźć. No ja wiem, już zacząłem niszczyć dla niego drony, chociaż nie wiem do końca kim jest nawet. Dolary dostałem. Arka na przełęczy złomiarzy, fantastycznie. O, jeszcze u Kwasira mamy kolejne punkty za zbadanie arki. Gościu lubi robić badania. Umiejętności broni, jakie znajdziesz w arkach, mogą zostać ulepszone. By to zrobić, musisz znajdować dopalacze, modyfikator rdzenia broni w skrzyniach ark... O, panie. Przynieś ludzkości nowy początek. Ło, kurwa, nie tak chciałem zrobić. Niesamowitego sprzętu. No, może nie aż tak bardzo pełna niesamowitego sprzętu. Dobra, mam tu w cholerę przeciwników, oczywiście przyleźli do mnie. O panie, ile ich tam łazi, Jezus Maria. A czy wszyscy mają zbroję na sobie? Bo jeżeli tak, to tego roztrzaskania to ja będę miał aż za mało. Eksploduj, beczko! Staram się strzelać w głowę, ale ich tutaj jest w pizdu. Ty, ten z baseballa! Usz! Dobra, to podziałało w miarę. Ale ich tutaj jest w pizdu. Jak ja mam z nimi tutaj wszystkimi walczyć niby? Użycie infuzji zdrowia. No w sumie bardzo chętnie, jeszcze tego nie robiłem. Tu jest jakaś skrzynia, siemano. I pojemnik otwarty, jakieś kryształki zdobyłem. Ty no, to się trochę dłużej ładuje niż na treningu, halo. Dobra, ja się tu skampię, schowam się tu, co? Dobra, lecimy, przeładowanie. Ała, dobra, nie, wydupcać ode mnie. Siema. Ty, bo ja chcę normalnie tych potraktować roztrzaskaniem. Mam życie, mam też przeładowania trochę. Ale ich tutaj w pizdu przychodzi do mnie infuzja zdrowia, jeszcze jedna. A wow, umarłem! Ale sobie dałem w pierdol spuścić. Jezus Maria, ale dużo ich tu było. Dobra, jeszcze raz w takim razie. A teraz przynieś ludzkości nowy początek. Ja tutaj na razie chcę przynieść sobie możliwość wyjścia z tej lokacji. To nie będzie takie proste, jak mogłoby się wydawać. Nie mam jakichś super tutaj, kurwa, niesamowitych tych. Ty, a właśnie. Mapa, rejestr, ekwipunek, nanotryty. Gdzie jest w ogóle opcja jakby upgrade'u mojej postaci? Nanotryty. Roztrzaskanie, grawiskok. To są te kryształki, a ja ten dopalacz cały dostałem. Jak ja mam wykorzystać ten dopalacz? Tutaj też się kryształki wydaje. No dobra, okej. Okay. Ja zacznę. Ała! O ty szmatławcu, ysz! Dobra, na tych to jest zdecydowanie skuteczne. Ajejejejej. Nie przeginajcie, oni strasznie biją. Strasznie biją. Nie ma tutaj żadnego systemu wychylania się zza covera, okej. Okay. Tego bym roztrzaskał, ale strasznie dużo życia tracę. Umieraj!
Ta ich zbroja jest naprawdę nieprzyjemna, ale on już umiera na szczęście. Muszę biegać tam, gdzie byli przeciwnicy, to jest pewne. Bo oni właśnie życie zrzucają. Jeżeli nie będę dynamicznie się poruszał, to będę w dupie. I jeszcze to życie oczywiście znika po chwili, tak jak gra mnie nauczyła. Tak więc muszę być cały czas ambitny, dynamiczny. Gdzie są kolejni frajerzy? Wszędzie dookoła w sumie. Nie umiem celować. Ktoś jeszcze? Tutaj się jakiś znajduje, 11 metrów ode mnie. Siemano! Gotowi? Załatwieni? Chyba tak, tu mamy śmigacza. Ty, mogę wsiąść nawet do niego, okej. Dobra, najważniejsze, tutaj mamy jakieś przedmioty do zbierania. Mam też tą... Aha, no tak, koncentracja z jednej strony pokazuje przeciwników, z drugiej pozwala mi używać tych umiejętności. Jak ją tylko ciapnę, to mam ten przeskok, który nie jest taką typową umiejętnością, która potrzebuje mieć cooldown. Okej. Dobra, wszystko jasne. Naboje takie, naboje srakie, ale tutaj gdzieś miałem mieć jeszcze te. Gra mi tego nie pokaże oczywiście, bo nie ma tak dokładnej tej mapy, ale skrzynie do otwarcia. Na przykład ta różowa, pojemnik. Kryształki to ja poproszę. Jeszcze 4 pojemniki są tutaj pochowane. Śmieci, dużo śmieci znalazłem, feltryty. Ale jeżeli mamy tutaj jeszcze aż 4 pojemniki, to pytanie, czy one się znajdują tutaj dookoła, czy muszę jakoś głębiej ich szukać. Dobre pytanie. Okej. Prawie dostałem w pierdol, ale troszeczkę zacząłem łapać mniej więcej mechaniki tej gry, więc będzie dobrze. Tost z wypieczonym czym? Naboje do karabinu szturmowego. Spoko, bardzo fajnie. Podoba mi się to, jak dobrze ta gra działa. No niewątpliwie wynika to z tego, że mam mocny sprzęt. Ale różnie mogłoby być. Mega fajny jest feeling strzelania. Generalnie gra wydaje się być naprawdę przyjemnie zrobiona. Niebo a ziemia w porównaniu do poprzedniego Rage'a. Tyle mogę powiedzieć na razie na pewno. Tutaj coś, tu mamy skrzynię jeszcze do otwarcia, okej. A tu jest co? Hajsiwo. Gdzie są ostatnie, kolejne pojemniki? Jakby... Czy jestem ślepy? Tutaj jest, na środku jeden, okej. Komponent mechaniczny. No jak nic, craftingu tutaj jest sporo. Ała! Nie chcę spadać. Ja chcę iść do góry. Tutaj mogę się chyba wspiąć. Tutaj hop i gitara. Tak, te mi się zdecydowanie przydadzą. Ale jeszcze 2 pojemniki. Tylko gdzie są niby te 2 pojemniki schowane? Mam wrażenie, że przepatrzyłem większość tej lokacji, ale tutaj coś się kryje. To mogę rozwalić. Skrzynia z amunicją. Zużyję amunicję, żeby ją otworzyć. Pewnie kopniakiem też mogę, ale... A, nie krytykować mnie. Co to jest? Śmieci. Aha, te pojemniki z kanapką się po prostu klasyfikują jako śmieci. Okej. Czy one będą wewnątrz arki na przykład? Czy może tam z tyłu? Tutaj co my mamy? Śmiglik. O, no tak, śmiglika to ja nie miałem. Infuzja umiejętności. Takie tutaj pierdolety jakieś. No innej skrzynki tutaj w środku chyba nie uświadczy. Ała, nie zamykać. Wydawało mi się, że słyszę odgłos jakiegoś zamknięcia. Tutaj ukryte! Dwie całe pozostałe skrzynki. Nie robi się tak. Dobra, to otwieramy. I gitara. Dostanę jakiś bonus za to, że calutką arkę tutaj przebadałem? Nie. Poziom trudności na 2 tutaj był. Czy to wysoki, czy to niski? Nie mam zielonego pojęcia. Czy ja powinienem do śmigacza wsiąść? Po nazwie mam wrażenie, że on jest bardziej szybszy niż zabójczy. A gdzie jest mój pojazd? Gdzie ja go odstawiłem w ogóle? No tak, tak, chcę wyskoczyć. Gdzie jest mój samochód? Gdzie jest mój samochód? Jak się wzywa mój samochód w ogóle? Ja się tutaj nim zatrzymałem. Proszę państwa, pojazdy. Feniks, nie można tutaj wezwać. Co to ma kurwa znaczyć, nie można tutaj wezwać? To jak ja mam się... A dobra, tutaj stoi! Jestem ślepy! A nie wiem, czy to jest taki najlepszy pomysł z nim jechać. No ale nie mam wielkiego wyboru. Proszę państwa, tutaj nie będę wracał oczywiście, bo nie mam po co. Tutaj jakieś nieodkryte lokalizacje kolejne, wiecie co? Pojedźmy tutaj w takim razie. Enter, śledź cel. Spróbuję tam na koniec tego odcinka jeszcze dojechać. Zobaczę, jak duży odniosę w związku z tym sukces. Nie wiem. Mam tam kawałek. Jak się ulepsza, znaczy jak się leczy mój samochód? Nie wiem. O! Nie tak łatwo wyczuć tutaj jeszcze mechanikę jeżdżenia. Potem zagram w Days Gone i... Chociaż nie, w sumie tak mi się aż bardzo nie popieprzy to wszystko. Wieża władzy. Wyeliminuj wieżę strażniczą władzy. Wiecie co? Spoko. Wrócimy tutaj kiedyś i zrobimy to bardzo chętnie, ale później. Chciałbym troszeczkę chociaż pchnąć do przodu wszystko, co się dzieje. Ale jeszcze bym zobaczył to, na przykład broń. Mamy na tyle feltrytu, żeby odblokować poziom 2, tylko co mi to da? Nie wiem, mogę tutaj czytać. Prędkość przeładowywania, pojemność magazynka chyba mi się zwiększy. Zobacz ulepszenia.
No dobra, mogę tutaj wejść i się dowiem. Przytrzymaj, by odblokować. Ale mamy też tutaj nanotryty. Ochrona przed pociskami na poziomie podstawowym. Okej, okej. Odskok też mogę zaupgrade'ować. No muszę więcej tego odskoku używać. Ale tam i tak był taki chaos, że odskok niewiele by zrobił. Skupienie może podświetlać cele dalej, bliżej, podczas przesteru zdrowiu regeneracji. Na drugim jeszcze szybciej regeneruje się zdrowie. Okej. Obrażenia wzrastają. Maksymalnie 150%. Albo po prostu będę przyjmował mniej obrażeń. No, bazując na tym, jak do tej pory mi idzie, to przydałoby mi się przyjmowanie mniejszych obrażeń. Ale wiecie co? Zmień skórkę? Nie mam innych skórek. To wiecie co? I muszę wybrać? Pojemność magazynka czy prędkie przeładowanie? Za mało modyfikator. Wydaj modyfikator broni, by kupić ulepszenie. Aha! Czyli ja muszę wydać kryształy, żeby odblokować drugi poziom, a potem muszę jeszcze wydać, dalej... Modyfikator broni. O Jezus Maria. A tutaj umocnienie. No tutaj już mnie nie stać. Na nic. 500 potrzebuję. No dobra, to okej. Musiałem się nauczyć, jak to działa. Proszę mnie tutaj nie krytykować. Zasuwam przed siebie, używam boosta, driftuję po pustyni. A wygląda to całkiem interesująco. Nowy region mamy teraz. Już tutaj strzelam do losowych obiektów, które gra mi zaczyna obierać za cel. 900 metrów do jakiejś miejscówki. Strzelam do jakichś losowych mutantów. Posterunek bandytów. Trzymają tu chyba paliwo. To punkt wsparcia. Tankują tu czołgi, które ruszają z konwojami i do ataków. Jego zniszczenie ograniczy mobilność maszyn. Czyli rozumiem, że cokolwiek nie zrobię, to będzie to dla mnie z profitem. Taką mam nadzieję. Jak już mnie znacie, być może lub nie, ja zawsze lubię robić rzeczy w otwartym świecie, które troszeczkę mi będą ułatwiały życie, pomagały we wszystkim. Dobra, wyskakujemy. Siemano, ty jesteś tym, z kim mam gadać? Jaja. Hardy buchacz. No wiesz, tłuc kilku pajacom, przerobić ze 200 mutków na mielone. Nie chcę pracy. Szukam Johna Marshalla. No proszę. A tak się składa, że on szuka kogoś, kto umie strzelać. Widzisz, mamy w Gun Barrel problem z mutkami i póki go nie rozwiążemy, jesteśmy całkiem uziemieni. Mutki. Dobra, pomyślimy. To gdzie znajdę Marshalla? W knajpie spalony zapalnik. Zawsze tam siedzi. Poznasz go od razu. Zmarszczki, blizny, paskudny charakter. Mechaniczna noga, mechaniczne oko. Pół człowiek, pół złom. No tam pójdę. Myślałem, że mi go w dwóch słowach opisze, ale nie szczędził epitetów. Nie nagada ten parszywy robot przy drzwiach. Nie próbuj śluzowej chimichangi. Chyba, że chcesz wyrzygać bebechy prosto na ulicę. Domyślałbym się, że w postapokalipsie to raczej większość rzeczy sprawi, że się wyrzygam na ulicę. W miastach handlowych znajdziesz wielu różnych kupców, u których możesz kupić i sprzedać towary oraz osoby, od których pozyskasz informacje o interesujących miejscach. Do miast handlowych można dostać się korzystając z szybkiej podróży. I jak miło! A ty jesteś... Doskonały czas na powrót. Jesteś handlarzem? Głównie i nagle po latach olewania nas wchodzi tu ktoś od strażników. No nieźle. Hola, hola. Ja jestem tylko adeptem sztuki samogwałtu. Proszę tutaj nie wyobrażać sobie, że przyszedł do was jakiś wielki zbawca, okej? Okay? Datapadzik. Ja będę je otwierał, ale nie będę się za bardzo skupiał na czytaniu i... Czołem, jestem czaruś... Czemu gościu wygląda jak muchomor? Przybyłem aż z Wellspring, by znaleźć kogoś, kto podejmie się śmiałej misji przeciw oddziałowi zbirów. Chwila, nie jesteś z oddziału zbirów, co? No niewątpliwie nie. Nie jestem zbirem. Sympatyzujesz z oddziałem zbirów? Jasne, że nie. To zakała tej ziemi. Niedawno mieli czelność przejąć Gaskatras, moją rafinerię gazu na południowych wzgórzach. Tamten z tyłu, jaki cyberpunk. Nitro powinno być moje. Wiem, że atakowanie ich tam graniczy z samobójstwem, ale dobrze zapłacę, jeśli dasz im nauczkę. Nikt nie okrada czarusia triumfa! Co ty na to? Czyli masz dla mnie misję. Nawet za darmo. Godne pochwały! Ale niedochodowe. Uprzejma prośba o wysadzenie Gaskatras. Okej. Okay. Nagroda $1500, F-mapa. O, czyli zaznaczyło mi to misję, jak miło. Tutaj mamy oczywiście to. Pieniądze, gwiazdeczki jakieś dostanę, to i tamto, podoba mi się konstrukcja tej gry jak na razie. Dobra, chodźmy jeszcze na sam koniec. Co to jest za kaktusiany robot? Ten ma mi te chimichangi polecać? Chodźmy znaleźć w takim razie tego ziomeczka. Dobra, idziemy do piwnicy. Poznajmy naszego przyszłego, najlepszego kolegę. Dobra, w sumie nie wiem, czy będzie naszym kolegą,
ale musimy się z nim zaznajomić. Mówię ci, że to fałszywe dane, Kulo. Błagam, daj! Tylko parę kropel marsz! Nie! Nie ma prawdziwych informacji, nie ma porządnego łyka. Rikitiki, narkotyki jakieś? Najprawdziwszą prawdę masz. Weiland przepadł. Ta, jasne. Rozpieprzyły go złe technologiczne mutki. Czyli oni nie wiedzą jeszcze, że Cross i władza powrócili? Tylko załatwić sobie darmową gorzałę. Nie ma już, Weinla. Widzisz? Powiedziałam ci prawdę. Nie wychlej tego naraz. A, chyba chodzi po prostu o wodę. Nie widziałem tu żadnego strażnika od bardzo dawna. John Marshall jest legendą ruchu oporu. To bohater. Rośliśmy na opowieściach o nim. Muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś więcej. Ciężko uwierzyć. Obrona Vineland była nie do przebicia. Wszyscy tak myśleli. Władza uderzyła. Nie byliśmy na to przygotowani. A więc powrócili. Więc jesteś tu w sprawie projektu Sztylet. Problem w tym, że też mamy do czynienia z oblężeniem. Mutki zablokowały naszą turbinę w kanałach. Słodziutkie mutki. A zatem ktoś powinien się tym zająć. Jeśli uda się wznowić projekt Sztylet, pokaż mi, co i gdzie mam zabić. Szybko załapujesz. Wysyłałem na dół wszystkich zabijaków. Ale żaden nie przeżył. Żaden nie był mną. To nie zajmie długo. Ciężki ten kubek musiał być, że zrobiliśmy. Okej, okay. Zaciemnienie. Handlarze informacją sprzedają cenne dane o miejscach napustkowych, które mogą wydać się interesujące. Skrzynie Ark, czy... No to ja wiem, że tam w skrzyniach Ark są cenne przedmioty. No to spoko. Spoko kokoloko. Gdzie mamy w ogóle to zejście do podziemiów? Aha, gdzieś tutaj wewnątrz tego miasta, co? Zaciemnienie wejdź do kanałów. A czemu ja mam tą trasę gdziekolwiek tutaj wyznaczoną? Nie chcę. No dobra, mamy respekcik. Aha, dobra, te gwiazdki oznaczają respekt do naszej drugiej koleżanki. Okej, okay. Troszeczkę jeszcze mam tutaj do ogarnięcia, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy do roboty, ale zaczyna się nam fajnie tutaj już świat budować. Gra wygląda na niesamowicie pełną akcji, pojebaną strzelankę. A muszę troszeczkę jeszcze się w niej podszkolić, ponieważ przy tej arce, którą dzisiaj badaliśmy, troszeczkę zdzbaniłem, ale będzie lepiej. Będzie dobrze. A ty co tam masz? Handlarz informacją. Ile ja mam pieniędzy? Gotówka 642, lokalizacja skrzyni arki. Ty no w sumie, no to dobra, kupię sobie jedną taką informację. Otwórz wpis, zgarnij skrzynię w mapa, gdzie mi tą skrzynię arki pokaże. Gniazdo miażdżycieli, skrzynia Ark, okej. Okay. Czyli po prostu dodaje mi znaczniki do mapy. Poziom trudności 3. Czy jest jakikolwiek sposób, żebym ja był w stanie ocenić, czy ten poziom trudności jakby jest dopasowany do moich umiejętności i upgrade'ów? Tutaj Arka na 5, tutaj na 3. Nie wiem, czego się podejmować, więc po prostu będę leciał jakoś przed siebie. Możemy też tutaj zobaczyć w ogóle, jakie kolejne umiejętności będę odblokowywał. To jest miłe. Kryształków też potrzebuję. Dobra ludzie, będziemy się tym bawili w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten pierwszy się wam podobał. To jedyny, jaki dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć. A ponieważ gra mi się od... Grę dostałem i pobrałem niestety dość późno. Sugeruję porządne zaopatrzenie się przed wejściem do kanałów. Przywrócisz dla mnie zasilanie, to sztylet będzie kontynuowany. A gdzie tu jest jakiś taki handlarz, żebym ja wiedział, że ja cokolwiek od niego kupię, jakąś amunicję czy inne rzeczy? Nie wiem, zobaczę. Pobadam troszeczkę poza odcinkiem, ale jestem podekscytowany, to może być dobra gra i będziemy grał w grę. Zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało, ja uciekam. Trzymajcie się i pa, pa.